Skutecznych zawodów. Moje nazwisko Dariusz Łaska, Polskie Drużyny Strzeleckie. W pierwszym rzędzie chciałbym serdecznie podziękować panu instruktorowi, który tutaj w tym klubie pilnował, abyście sobie krzywdę nie robili. No i uczciwa walka, żeby była. I żeby było bezpiecznie. By się nie wystrzelali. Bardzo proszę, wysłuchajcie mnie, to będzie tylko minuta, bo później nie będziecie słuchali, jak dostaniecie nagrody. Wolność narodowi nie jest dana raz na zawsze. O wolność trzeba dbać. To, co robicie, to, że strzelacie, to jest właśnie to przygotowanie. Bądźmy gotowi. Nie ma nic w życiu gorszego, niż w skutku życia powiedzieć sobie: mogłem, a nie spróbowałem. Dla wielu z was, bo to nasze pokolenie będzie broniło tego kraju już niedługo, dla wielu z was może nadejść ta chwila. Dokładnie co trzeci z nas nie przeżyje. Także jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za udział i zaczynamy od najlepszego strzelca, weterana. Zapraszam do siebie Krzysztofa Kretowicza. Ile uznać pierwsze miejsce? Największe. Gratuluję. Pierwsze miejsce. Gratuluję panu Krzysztofie. No i może ktoś pomoże panu Krzysztofowi. Nagroda główna naszego artysty trafia do pana Krzysztofa jako wygranego. Malarz, który to namalował, jest pułkownikiem Polskich Drużyn Strzeleckich. Jednocześnie swego czasu był dowódcą BOR, ochraniał Ojca Świętego. W tej chwili maluje. Proszę stanąć z boku, odłożyć sobie. Zapraszam pana Mateusza Nogaja. Druga lokata, tak? Drugie miejsce. Zajęcie się drugiego miejsca. Panie Mateuszu, gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. Zapraszam pana Jerzego Kaniewskiego. Proszę stanąć tutaj. Gratuluję. Panie Jerzy, gratuluję trzeciego miejsca. Zapraszam panią Magdalenę Kaniewską za zajęcie czwartego miejsca. Gratuluję. Gratuluję. Dyplomy tylko. Zapraszam pana Pawła Lenartowicza za zajęcie piątego miejsca. Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. Zapraszam panią Joannę Kumik. Zajęcie szóstego miejsca. Gratuluję. Zapraszam pana Mirosława Bartowskiego, egzekwo szóste miejsce. Gratuluję. Zapraszam panią Karolinę Luteborską. Zajęcie szóste miejsce. Egzekwo. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Andrzej Oligórski. Nie ma tam. Ja chciałem. Prosił, odebrać. Tak? Prosił, żeby odebrać. To gratulacje, myślę, że odebrać. Zapraszam pana Nabila Al-Malazi. Nabil jest weteranem, Polakiem, ale jednocześnie dowódcą kompanii syryjskiej, bo urodził się w Syrii. I jako weteran dostajesz ten puchar.
Proszę Państwa, zapraszam wszystkich tutaj, staniemy sobie, robimy zdjęcie zbiorowe, a później polam też szampana, żeby się rozładować. Zapraszam tutaj, tutaj, tutaj do mnie. Po kolei musimy się ustawić i aparaty się grzeją. Dobra. Zapraszam Was, wszystkich. Zdjęcia zmienimy. Pan też. Może ja zrobię to zdjęcie. A to, to najpierw zrobimy z Panem, a później Pan zrobi. Dobra. No ale nic. Dobra, zrób wszystko. Ale tak nie, tak ustaw. Bliżej. Trochę dalej, no odejdźcie. Tutaj, z tej strony zróbcie, uklęknijcie i od dołu. Nie, nie od dołu. Ja nie od dwa razy. Okej? Okay? No teraz jak chcesz? To ja zapalę to światło jeszcze. Przepraszam. Ale fotografia to jest światło. Może pani z mojego zrobić? Przecież moment. Przepraszam. Jeszcze moment. Bo to nie w tym miejscu. Proszę zostać z nami. No musi być widać. Właśnie. Serdecznie dziękuję. I teraz tak. Proszę Państwa, kto prowadzi i nie pije, siada. Kto pije, zapraszam tutaj. Ktoś musi otworzyć szampana. Ja dziękuję, bo muszę do swojego obowiązku. Rozumiem, dziękuję serdecznie. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Gdybyście Państwo chcieli doskonalić swoje umiejętności strzeleckie, ja jestem tutaj instruktorem tego klubu, natomiast uczę strzelania ponad 40 lat. Jestem majorem rezerwy, ostatnie 18 lat swojej służby byłem wykładowcą szkolenia ogniowego w Wojskowej Akademii Technicznej. Także gdybyście Państwo mieli ochotę, zapraszam serdecznie do klubu. Jesteśmy 3 dni, 7 dni w tygodniu. Ceny są naprawdę przystępne. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy. Jeszcze jedno na koniec. Proszę Państwa, to co teraz zrobiliśmy na te święta, jest to eliminacją do Ligi Ziemi z Warszawy. Abyśmy mogli spotkać się raz w miesiącu. Kto jest chętny, dostaniecie SMS-y. Będziemy Was szkolili w różny sposób. Oprócz tego, że na strzelnicę będziecie mogli przychodzić, ale ze względu na to, że niektórzy mają te jeszcze trudności z utrzymaniem broni, będziemy Was uczyli na laserze, jest to praktycznie bezkosztowe. No, ale to wszystko omówimy SMS-a. Dobrze, a teraz zapraszam na szampana. Kto mi pomoże otworzyć? Głośno to głośno. Za to też są punkty. Witam serdecznie. Dobra. To z rykoszetu?
Ja później ci przekażę numer telefonu, numer telefonu, przekażę ci na pan, gdzie się będzie spotykać, czy będziecie na Sarajewo. Bo dużo osób też ma... Proszę sobie... Każdy sobie weźmie, proszę szampana. Proszę, proszę. Proszę, dwa szampana. Dobra, ale to nie konkurs, tylko nie wiesz. Tak, tak. Na spokojnie. Na którym miejscu? Ja? Julian, podbierałeś 4 czy 5? Proszę, panie też. Ja to nagrałem, tak? Zapomniałeś. Masz na 4, tak? A piąty jeszcze się zastanawia, czy jak... No jak będzie zdrowe, nie? Ale ogólnie. Szampan? Ja nie lubię. Młody, nie? Młody. No, dla mnie to młody. Tam samochodem nie tak, ale ja symbolicznie to wasze zdrowie. Jeszcze za moment. I już teraz zapraszam was. Daty jeszcze nie znam, na inaugurację Ligi Dzielnic Warszawy, która odbędzie się w grudniu. Koordynatorem przedstawiam, spóźnił się, co prawda. Nieoceniony pan Julian będzie koordynatorem wszystkich dzielnic. Czyli jak coś złego, to by było. Znamy telefonicznie. On już przyzwyczaił. Tak, bardzo proszę. Proszę pana, no? Nie, 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 ja prowadzę. Prowadzisz? To z mundurę. No ładnie mam, no. No ty masz ładnie, no. Wyjściowy. Tam chciał jakieś pytanie. Wszystkie były pozalkane, ale ja cieszę się, że jest pana jest dowód w razie tego na policji. To może i z dyplomem, tak? Jak to by było? No zdałoby się. Nie, bo ja bym się jednak... No niestety, ja mam szampan.
No dobrze. Jeszcze raz dziękuję. Tak? A to? Nie, bo ten kres... No słuchaj, tutaj mieliśmy ile tygodnie? Tydzień? No i pełne. A jako posiada nikomu nie było. Mamy teraz półtora miesiąca. To pokażemy, co jest. Jest to tak to działa, nie? Najpierw robisz to w polskim kronie, a później to przykłada. Tym bardziej, że będzie ma tylko i wyłącznie w tej cenie dla konsumentów. Niektóre mam jeszcze na ostatnie zdjęcie. A oni sobie szkolą, że przestawić się ziemię. No i do zobaczenia przy następnym konkursie.